Gdyby mi parę lat temu ktoś powiedział, że będę tu w maseczce, to bym nie uwierzył. Ale wiecie, dzieją się różne dziwne rzeczy i te dziwne rzeczy, te doświadczenia kształtują bardzo mocno naszą wiarę i sprawdzają, gdzie jesteśmy. Parę lat temu grupa ludzi z Open Doors spotkała się z bratem Dengiem. Brat Deng 15 lat spędził w chińskich więzieniach tylko z jednego powodu, że był pastorem, że organizował nabożeństwa, że dystrybuował Biblię i mówił, że jest Bóg. I spytał się tych naszych braci z Holandii wtedy, żeby mu opowiedzieli o sytuacji chrześcijan w Europie. Opowiedzieli. I Deng zaczął płakać. Holendrzy go zapytali: bracie Deng, dlaczego płaczesz? Dlatego, że u nas jest tak dobrze, a u was jest tak źle? Powiedział: płaczę, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do bycia prześladowanymi. Ale co wy zrobicie? Biedni bracia, biedne siostry w Europie, kiedy prześladowania przyjdą na was. Czy pomyśleliśmy parę miesięcy temu, że nie będziemy mogli się zgromadzać? Czy pomyśleliśmy parę miesięcy temu, że nie będziemy mogli przystępować do stołu pańskiego? Czy pomyśleliśmy parę miesięcy temu, że będzie taki czas, że nie będziemy mogli ludzi ochrzcić? Z tego powodu, że rząd nam zabroni? Nie. I byśmy wtedy powiedzieli, gdyby ktoś nam powiedział, że za 2, 3, 4, 5 miesięcy tak się stanie, że człowiek fantazjuje. Ale zawsze, gdy przychodzą prześladowania, może nie zawsze, przeważnie, to one nie przychodzą z tego powodu, że jesteś chrześcijaninem. One przychodzą z tego powodu, że jesteś pedofilem. One przychodzą z powodu dbania o jedność narodową, za chwilę o tym w Chinach usłyszymy, z powodów sanitarnych, z powodów kulturowych, z powodów ekonomicznych, z powodu tego, że jesteś nielojalnym obywatelem. I wtedy trzeba sobie zadać pytanie, kogo trzeba bardziej słuchać? Boga czy ludzi? I otwórzmy Ewangelię świętego Marka na rozdziale 13 i przeczytajmy bardzo ważne wezwanie. Wezwanie, które Chrystus skierował do nas, do swojego Kościoła. Ewangelia świętego Marka, rozdział 13, wersety od 28 do 37. Ja będę czytał z Biblii Warszawskiej. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy. Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą. Ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy ranki. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Mówię wszystkim, mówi Jezus, czuwajcie. Czy czuwasz? Dzisiaj, teraz. Czy naprawdę czekasz na powrót Chrystusa? Czy rzeczywiście, tak jak potrafimy rozpoznać pory roku, że nadchodzą, obserwując pewne zjawiska przyrodnicze, jesteśmy w stanie powiedzieć, co dzisiaj się dzieje dla Kościoła? Czy też nie? I wiecie, ci ludzie, którzy to słyszeli, oczywiście cały 13 rozdział jest o dwóch wydarzeniach, o zburzeniu Jerozolimy i o przyjściu pańskim, perspektywa bliska i dalsza. Ci ludzie nie przypuszczali, że słowa Chrystusa o zburzeniu świątyni jerozolimskiej w ich czasach się zdarzą. Wszystko było dziwne. Takie nienormalne. Trudno było tego wszystkiego dotknąć. I Chrystus mówi, czuwajcie. I nie mówi to tylko do liderów Kościoła, nie tylko do apostołów, ale mówi do wszystkich, do każdego, żeby zachował czujność. I czy czuwasz? Czy rzeczywiście jesteśmy w takim stanie oczekiwania, ale nie biernego oczekiwania na Chrystusa? W takim stanie, kiedy trwamy w Bożej łasce, zgromadzamy się, czytamy Słowo, bierzemy udział w sakramentach. Mamy dwa, tak? Pamiątkę wieczerzy i chrzest. Czy w domu Bożym jest Boży porządek? Czy pamiętamy, że Chrystus mówi wyraźnie o sobie jako Panu i mówi, że każdy ze sług otrzymał zadanie do wykonania. Czy może nie ma Pana i damy się przestraszyć, uciekniemy z domu, zostawimy go, nie będziemy czekali? I wiecie, dla mnie w tym całym szaleństwie, który nas otacza, ważny jest przykład prześladowanego Kościoła. Oni zmierzają się póki co jeszcze z większą presją niż my, ale schematy są bardzo podobne. Nie chcę powiedzieć identyczne, ale naprawdę wszystko dzisiaj się globalizuje. Stosunek do Kościoła również. A co dzisiaj możemy zobaczyć? W tamtych czasach można było patrzeć na drzewo figowe i powiedzieć, czy lato bliskie. A możemy zobaczyć na sytuację Kościoła na świecie, ponad 260 milionów ludzi prześladowanych z powodu wiary. Kiedy do was pierwszy raz przyjechałem, mówiłem o 100 milionach. I wtedy nam zarzucano, że liczba jest zbyt duża, teraz dużo organizacji nam mówi, że zaniżamy te liczby. Czuwajcie. Wszystko w jednej chwili się może zmienić. Jeden dekret rządowy i od marca się nie spotykamy na nabożeństwach. Trochę szumu w mediach, i znaczna część ludzi boi się przyjść do Kościoła, do Lidla, czy do Biedronki rzeczywiście pójdą, nie? Bo tam jest, no, wirus wierzący tam nie chodzi. Do fryzjera zapisy, jak tylko otworzono,
że fryzjerka moja po znajomości mnie o 9:20 zapisała, bo mówiła, że wszyscy po południu, bo do pracy jeszcze chodzą, nie? Ale do kościoła? Po co? Po co mi kościół? Tu mogę się zarazić. Czuwasz? Czujesz to? Delikatne, nie? Subtelne. Nie pójdę raz, nie pójdę drugi, nie pójdę trzeci. Wychowamy całe pokolenie niewierzących. Nie przez przypadek w liście do Hebrajczyków jest napisane, żeby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń. To jest element czuwania, trwania w społeczności, w modlitwie, w Chrystusie. I lista prześladowań. Tych krajów jest ponad 70. Kiedy kilkanaście lat temu Open Doors po raz pierwszy robiło taką listę, było ich 50. Ale wiecie, tradycja, że święta robimy 50, w końcu tak było. A poza tym ciężko byłoby tyle krajów zmieścić na A4. I kraj, który jest na pozycji 23, Chiny. Już dzisiaj jedno z najważniejszych mocarstw po COVID-zie będzie chyba najważniejsze. Pamiętacie, jak nasz prezydent mówił, że poprosi przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej o pomoc? Dzisiaj wszyscy ich proszą. Świat nie będzie taki sam po COVID-zie. Kościoły się zmienią. Nie będzie nas tylu samo, ale też ten świat, który nas otacza, ulega zmianie. I jak na to powinniśmy zareagować? Mówię wszystkim, czuwajcie. Rozpoznajcie czas. Rozpoznajcie własne nastawienie serc i umysłów. Czuwajcie w modlitwach, w postach, w nabożeństwach, korzystając ze wszystkich środków łaski, jakie Bóg zostawił Kościołowi. Bo nie łudźmy się. Kiedy nie będziemy przychodzić na nabożeństwa, nie będziemy duchowo mocniejsi. Kiedy nie będziemy czytali Słowa Bożego, a będziemy w kółko oglądali wiadomości, nie będziemy duchowo mocniejsi. Kiedy nie będziemy przystępować do stołu Pańskiego, nie będziemy duchowo mocniejsi. Bóg to wszystko Kościołowi zostawił jako rzeczy niezbędne do funkcjonowania. Inaczej będziemy słabi, śpiący i może zapomnimy, że jesteśmy Kościołem. I może będą potrzebne prześladowania takie grube, brutalne, krwawe, żeby Kościołowi przypomnieć, że czuwać to nie znaczy żyć według swojej woli, że czuwać to nie znaczy postępować zgodnie z teoriami spiskowymi czy ich szukać, ale czuwać to wykonywać wolę Chrystusa. Tak jak żołnierz czuwa na warcie i co robi? Idzie sobie gdzie chce, czyta co chce, ma jakiś teren, chodzi koło niego, ma dowódcę, ma swój czas, ma zadania. I nie może zejść z posterunku. Ma czuwać. I Chińska Republika Ludowa jest dzisiaj przykładem dla wielu. Jest przykładem państwa, które szybko się zmodernizowało. Jest przykładem państwa, które bardzo dobrze sobie ostatecznie poradziło z kryzysem. Jest przykładem państwa, co do którego wielu dzisiaj patrzy i mówi, piękny kraj, bogaty, silny, z dużymi rezerwami finansowymi. Jaki jest ustrój tego kraju? Oficjalnie to jest Republika Socjalistyczna, mają przewodniczącego, prawie 1,5 miliarda ludzi. Religia państwowa to jest ateizm. I jest tam około 100 milionów chrześcijan. Wielka liczba, prawda? Kto wie, czy to dzisiaj nie jest najbardziej chrześcijański kraj na świecie.
pod względem liczby wierzących, którzy wiedzą, co to prześladowania. Wiedzą, jaki jest koszt posiadania Biblii. I wiedzą, że lepiej już było. Bo w Chinach było już lepiej. I powiem wam, że ja myślałem w pewnym momencie, że Chiny zejdą z naszego indeksu. A dzisiaj Chiny na naszym indeksie mają pozycję 23. Wszystko wskazuje, że w 2021 będą wyżej jeszcze. W zeszłym roku byli 27. Był taki moment, że rzeczywiście mieli 40 którąś lokat. Dlaczego tak się stało? Nastąpił tak zwany proces sinizacji Chin. Władze komunistyczne zobaczyły, że jest duże niebezpieczeństwo rozwoju chrześcijaństwa. Że ludzie garną się do prawdy absolutnej, do słowa, które nie przemija. Że ludzie widzą, że jest Bóg. I że Jego słowo jest wieczne i doskonałe. W Chinach faktycznie chrześcijaństwo od samego swego początku było naznaczone bólem, cierpieniem i prześladowaniem. Na przełomie XIX i XX wieku wybuchło tak zwane powstanie bokserów. Może ktoś z was się interesował historią Chin. Ja kiedyś miałem taką fazę w liceum, że się interesowałem. I wtedy mordowano chrześcijańskich misjonarzy, mordowano chrześcijan chińskich. Później przyszli Japończycy, między innymi Eric Liddell, który tam prowadził pracę misyjną, zginął w obozie japońskim. Ale szczytem prześladowań była tak zwana wielka proletariacka rewolucja kulturalna, która była między 1966 a 1976 w Chinach. I faktycznie wtedy to był najkrwawszy okres dla Kościoła w Chinach. Za posiadanie Biblii ginąłeś. Trafiałeś do obozu. I wiecie, co się stało? Kościół podziemny zaczął się jeszcze lepiej rozwijać. Część ludzi zdradziła. Część ludzi wyrzekła się Chrystusa. Ale nie łudźmy się, że w kościołach mamy samych nawróconych ludzi. Część ludzi mamy z tradycji, część ludzi mamy, bo tu znaleźli sobie żonę, męża, część ludzi mamy, bo znaleźli miłą atmosferę. Kiedyś w jednym zborze po nabożeństwie podeszła do mnie pewna kobieta i mówi: bracie, ja tu chodzę 20 parę lat i nikt nie wie, że jestem niewierząca. Mówi: a tu zaczęłam chodzić, bo miałam małe dzieci. Ochrzciła się też. Wiadomo, co powiedzieć. Nie jest to trudne. I szukałam towarzystwa, które nie będzie przeklinać, będzie grzeczne, będę mogła się z nimi przyjaźnić, dzieci wyrosną w dobrej atmosferze. Wiecie, racjonalne, nie? I wiecie, co jest straszne? Że nikt tego w zborze nie zauważył. Przyszedł jakiś człowiek z zewnątrz, to kobieta poszła powiedzieć: taka jestem. To nie jej problem. Jak to możliwe? I później przychodzi coś takiego i jest sprawdzenie. Wierzysz? Czy jak ktoś powiedział, czy wierzysz, że wierzysz? A może nawet nie wierzysz, że wierzysz. I wiesz o tym dobrze. I wielka rewolucja kulturalna to była naprawdę zbrodnia na całym narodzie chińskim. A na chrześcijanach śmiało by to można nazwać świadomą, celową egzekucją, ludobójstwem. Możemy sobie słowa użyć, jakie się nam podoba. Bo był tylko jeden Bóg, Mao Tse-tung, tu Czerwona Gwardia, która dokonywała strasznych czynów. Wiecie, że ten plakat można kupić na AliExpressie?
Wyobrażacie sobie w Niemczech, jakby sprzedawali faszystowskie plakaty? Z III Rzeszy? Jaki byłby szum? Jedni mogą. Jeden zbrodniarz jest dobry. Drugi zbrodniarz jest zły. Generalnie im bardziej lewicowy, tym lepszy. W takim świecie żyjemy. Nie ma równości, nie ma sprawiedliwości. Ale wydawało się, że w Chinach jest lepiej. Jak sami wiecie, nastąpił taki proces, co się ładnie nazywa westernizacji Chin, czyli kraj pod względem kultury nawet stawał się coraz bardziej zachodni. Wzrastał poziom życia w Chinach. I Chiny jest, to jest naprawdę wielki kraj, gdzie jest ponad 50 narodów różnych, które od siebie nawet językowo bardzo się różnią. I też różnie chrześcijanie są traktowani w różnych prowincjach. Ale faktycznie od 5-6 lat po początkowym procesie liberalizacji Chin następuje proces powrotu do starych, sprawdzonych chińskich komunistycznych zasad. Nie ma miejsca dla ludzi wierzących. Nie ma miejsca w administracji publicznej, nie ma miejsca w biznesie, nie ma miejsca w edukacji. Dlaczego? Oczywiście z dobrych przyczyn. Bo chrześcijanie to ciemnogród, nie? Zakażesz im się spotykać, oni i tak ci na nabożeństwo przyjdą. Przecież chodzi tylko o dobro. Ogół. O dobro ludzi, których widać, a nie jakiegoś Boga, który może jest, a może go nie ma. Dobro społeczeństwa. Wzrost gospodarczy. Stabilność polityczna. Wzrost dochodu krajowego. To jest ważne. Może już nie 500+, ale 1000+. Niech kraj rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatnio. I kiedy słyszycie takie hasła, obojętnie gdzie, czy to w Chinach, w Indiach, zawsze możecie wiedzieć jedną rzecz, że za tymi hasłami idzie prześladowanie Kościoła. Jako tych, którzy przeszkadzają. Mówię więc wszystkim, czuwajcie. Kiedy takie rzeczy słyszycie. I jeszcze bardziej przylgnijcie do łaski. Jeszcze bardziej chciejmy wspólnoty, słowa, które nie przeminie. Każdy rząd przeminie. Każde państwo przeminie. Każda nawet największa cywilizacja ostatecznie upadała. Ale czy chcemy czuwać? Stać na swoim posterunku, na swojej baszcie, wieży, wykonywać swoje zadania i cierpliwie czekać na powrót Chrystusa. Bo z czym to się wiąże? Im bardziej przylgniesz do Chrystusa, tym będzie trudniej. W Chinach kościoły znajdują się pod stałą obserwacją. Są monitorowane ustawicznie. Niektóre doświadczyły nalotów służby bezpieczeństwa, inne zostały zamknięte. A aresztowania przywódców kościelnych to jest coś normalnego. Na przykład za tą przypowieść. Wasz pastor by trafił do więzienia. Nie wiem, czy by dostał 5 lat, czy 5 miesięcy, czy by go tylko policjanci pobili. To jest różnie. W zależności, który to byłby jego wyczyn. Najpierw by go tylko pobili. I takiego pobitego wyrzucili z komisariatu. Czy jesteś na to gotów dla siebie? Zapłacić cenę czuwania. Dzisiaj
teraz, zaraz. Ktoś może oglądać live streama i może wezwać policjantów, żeby tu przyjechali i nas policzyli. I oni będą musieli to zrobić. I mają do tego prawo. I można przyjechać i sprawdzić, czy siedzicie w maseczkach. Boże, gdybym to usłyszał 3 miesiące temu, to bym powiedział, co to za idiota mówi. U nas? W Chinach? Zgodzę się. W Butanie? Zgodzę się. Ale u nas? Mamy konstytucję, mamy prawa człowieka, mamy wolność. I co z tego? Jeden nieszczegółowy przepis, który dla niektórych jest, jak to było? Nie wskazówką, tylko zaleceniem. A dla innych jest twardym prawem, bo jak nie, to kilkanaście tysięcy kary. Ale Kościół? Jeszcze taki mały? Jakiś tam? Jak on się tam nazywa? Ewangelikalny chrześcijan? Ewangeliczny chrześcijan? Chrześcijan wiary ewangelicznej? Czy to ma dla świata znaczenie? Żadnego. Wiecie, co się liczy? Produkt krajowy brutto? Handel zagraniczny, pieniądze i władza, mówiąc krótko. A skoro Kościół jest miejscem takim ciemnogrodzkim, to dobrze byłoby tu nie wpuszczać dzieci. W końcu, czy rodzice powinni się mieszać do wychowania dzieci? Lepiej to zostawić specjalistom, nie? Pedagogom, psychologom, żeby dzieci, kiedy będą miały 18 lat, żeby dorosły i świadomie wybrały, czy wierzą, czy nie wierzą. I z tego słusznego powodu w Chinach wprowadzono zakaz wstępu do kościołów i katechizacji dzieci poniżej 18 roku życia. Słuszne, nie? Wszystko dla dobra społeczeństwa, dla dobra dzieci. Ktoś z was tu ma małe dzieci? Dorosną, same zdecydują. Nie indyktrynujcie ich, to państwo ich dobrze wychowa. Słuszne zasady im przekaże. I wtedy katechizować dzieci, czy nie w domach? Jeżeli państwo tak zdecyduje. To są dylematy. Bardzo poważne. A wiecie, jak to można łatwo wprowadzić? Jedną ustawą. I już. Zrobione. I nie ze względu na prześladowania religijne, ale na wolność dzieci, wolność wyboru. I też ludzie, którzy są ważni dla społeczeństwa, na przykład nauczyciele, czy personel medyczny, są ważni, nie? Dzisiaj to widzimy. Oni też powinni być obojętni religijnie i światopoglądowo, bo wtedy taki nauczyciel chrześcijanin istnieje prawdopodobieństwo, że będzie dzieci indoktrynował. A nauczyciel ateista tego nie będzie robił. Więc w Chinach nauczyciele i personel medyczny są zmuszani do podpisania oświadczeń o braku przynależności religijnej. W końcu pracujesz dla państwa i masz ważne zadanie. I powiem wam, że rok temu bym powiedział, że to będzie bardzo trudno u nas wprowadzić, ale też bym powiedział, że nie będzie zakazu zgromadzeń, nie? Albo państwo nam nie będzie mówiło, ile osób może siedzieć w tej kaplicy. Pamiętam, jak pierwszy raz do was przyjechałem, było was więcej niż teraz. Rok później było jeszcze więcej, później było więcej. A dzisiaj sama elita, nie? Dlaczego? Bo nie możecie przyjść. I też w związku z tym, że państwo wypłaca emerytury, to też nie może dopuścić państwo, żeby osoby starsze wierzyły tam w jakieś takie rzeczy nienaukowe.
Chińczycy są bardzo świadomym narodem, a władcy wiedzą, że cały światopogląd powinien być naukowy. I dlatego osobom starszym w niektórych regionach, już nie wszędzie, to już jest inicjatywa władz lokalnych, zagrożono obcięciem emerytur, jeśli nie wyprą się wiary chrześcijańskiej. Jesteś emerytem chrześcijaninem? Żyj z łaski. Jesteś na to gotowy? Wiecie, to jest śmieszne, ale wyobraźcie sobie, że waszą emeryturę by obcięto o 30%, a wystarczy podpisać oświadczenie o braku przynależności religijnej. I znów, czy to jest tak trudno wprowadzić? Ja patrząc na ostatnie przepisy, myślę, że wszystko jest łatwo. Wystarczy tylko mieć odpowiednią maszynę do głosowania. I już. Ale idźmy dalej. Najtrudniejszą sytuację w Chinach mają ludzie pochodzący ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich. I oni muszą utrzymywać swoją wiarę w tajemnicy. W Chinach taką dużą prześladowaną grupą religijną są też muzułmanie. To jest bardziej mniejszość etniczna, bo tam jest proces sinizacji, ale w pewnych obszarach są dopuszczalni. A jeśli człowiek nawraca się na chrześcijaństwo właśnie w tych okręgach muzułmańskich czy bardzo buddyjskich, staje się tam przestępcą. Złamał pewien porządek, status quo, które tam funkcjonowało. I najpierw taki człowiek zmierza się z presją ze strony swojej rodziny, a jeśli wyjdzie na jaw jego konwersja, jego nawrócenie, zmiana religijna, wtedy najpierw jest bity lub albo później następuje doniesienie władzom i najpierw trafia na kilka dni do więzienia, wiecie, żeby mu to chrześcijaństwo wybić z głowy. Nie tam żadne debaty. Więzienie to jest debata, nie? Przychodzi taki pan z pałką elektryczną w Chinach. Mówi, to teraz porozmawiamy. W co wierzysz? Gdzie jest twój Bóg? Gdzie ci teraz pomoże? Jestem ja. I mój drugi kolega. I nikt się o ciebie nie upomni. W 2018 roku, jak zapewne wiecie, bo nawet o tym prasa w Europie pisała, zakazano internetowej sprzedaży Biblii. Dzisiaj w Chinach coraz trudniej jest kupić Biblię. W dużych miastach kupisz. Oczywiście będziesz wylegitymowany, będziesz sprawdzony, ale kupisz. Ale jeżeli mieszkasz na jakiejś prowincji, będziesz miał duży problem. A teraz zagadka dla was. W jakim kraju drukuje się najwięcej Biblii? Jak myślicie, w Chinach? Na cały świat. Oni ci tam wszystko wydrukują. Po polsku. Nie ma problemu. Daj im polskie materiały, ulotki ci wydrukują chrześcijańskie, Biblię jaką chcesz. Ale już nie na rynek wewnętrzny. Bo Biblia to bardzo niebezpieczny materiał. Wiecie dlaczego? Wiecie, bo to zmienia życie, nie? To słowo Chrystusowe nie przemija. Partia komunistyczna kiedyś przeminie. Mao Tse-tung przeminął. A słowo Pana trwa na wieki. I wiecie, do tego wszystkiego Kościół był przygotowany. I w jakimś sensie nie uważali, że dzieje się coś niezwykłego. Gdybyś spytał normalnego chrześcijanina w Chinach, on by powiedział, wiesz, prześladowania są wpisane w chrześcijaństwo. Nie jest możliwe, żebyś żył w zgodzie z tym światem. Ale pojawiło się coś innego.
monitoring. I takie piękne chińskie słowo, które oznacza po polsku, nie będę czytał po chińsku, bo później ktoś zobaczy i powie, że źle przeczytałem. Bycie uczciwym i godnym zaufania człowiekiem. Czy jesteście uczciwi? Czy jesteście godni zaufania? Więc cóż stoi na przeszkodzie, żeby was kontrolować zupełnie? Cóż stoi na przeszkodzie, żeby kamery systemu rozpoznawały wasze twarze? Cóż stoi na przeszkodzie, żeby państwo o was wszystko wiedziało? Przecież to dobre, nie? Przestępców się ukróci. Będzie mniej gwałtów, kradzieży, oszustw. Policja od razu zareaguje. Jesteś godny zaufania? Czemu się boisz? I w Chinach wprowadzono już w tym roku obligatoryjnie, wcześniej to był system sprawdzany, system monitorujący obywateli i oceniających, na ile oni są godnymi zaufania uczciwymi ludźmi. I ten system wszystko wyłapuje. Każde wasze antyspołeczne zachowanie, czy to plunięcie na ulicę, czy przeczytanie Biblii. W końcu to jest ciemnogród, nie? Wszystko. I macie punkt. Jest baza wyjściowa i z tych punktów się schodzi, jeżeli system uzna, że wasze zachowanie było aspołeczne, niebezpieczne dla państw. To się wiąże z wieloma rzeczami, z dobrą pracą, z edukacją dla waszych dzieci, z tym, czy dostaniecie kredyt, czy nie dostaniecie kredyt w banku, z całym waszym życiem, a nawet z tym, czy kupicie bilet lotniczy. Państwo o tobie wszystko wie. Kolejne piękne narzędzie do kontroli obywateli jest tutaj. Mamy je, nie? Już o nas wszystko wiadomo. Gdzie chodzisz? W domach już to też nas podsłuchuje. Nawet Apple miał sprawę i się do tego przyznał, że podsłuchuje swoich klientów. Teraz w ramach walki z COVID-em wiecie, że wiele krajów, na przykład Izrael, informuje, że koło ciebie jest osoba, która miała kontakt z nosicielem. W Polsce już był taki pomysł, żeby to wprowadzić i wtedy do galerii handlowej poza kolejką wejdziesz. I się nie udało tylko dlatego, że informatycy rządowi trochę zawalili. I system jest inteligentny chiński, wiecie? Ten system jest sprzedawany i on pójdzie w świat, jeśli już nie poszedł, bo nie wszystko wiem. Słyszałem, jak wygląda dzisiaj w kościele w Chinach, może nawet inaczej, jak przed COVID-em to wyglądało, bo teraz wam później powiem, jak w czasach COVID-u to wygląda. Umawianie się na zgromadzenie, na przykład na studiowanie Biblii. Więc najpierw trzeba było się umówić na party, nie? Na przykład piszesz na komunikatorze, dzwonisz, piszesz jakiegoś SMS-a, żeby system nie wyłapał, że spotykacie się na czytaniu Biblii. Ale system jest inteligentny. On się uczy. Uczy się fraz, uczy się zwrotów. I wiecie, postęp, jaki zaszedł w dziedzinie maszyn wirtualnych, jest niesamowity. Mój syn pracuje w takiej dużej korporacji przy czymś takim. Naprawdę oni prawie wszystko o nas wiedzą, jeśli nie wszystko. Pamiętam, jak parę lat temu byłem w Azji i mieliśmy w nocy jechać odwiedzić jednego z liderów kościoła. Kazano nam wszystkie telefony zostawić w hotelu. Już wtedy było wiadomo,
że przez telefon, który jeszcze nie był taką dobrą maszyną, jaką my mamy teraz, nasza lokalizacja jest znana, można nas podsłuchiwać i nieważne, czy masz tą geolokację włączoną, czy nie, czy masz włączony internet, czy nie. Zupełna kontrola. Ale w sumie, jeżeli ktoś jest obywatelem godnym zaufania, to nie boi się kontroli, nie? Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Ale tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zupełne zniewolenie człowieka. I zupełną kontrolę od początku do końca całego naszego życia. Od wychowania przez wszystkie aspekty życia. I żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że na przykład czy twoje dziecko w przyszłości trafi do dobrej szkoły, zależy to dzisiaj od zachowania twojego i twojej żony. Wiecie, jak to wiąże człowieka? O ile dla siebie człowiek powie, tam pal tam, licho, mogę być stróżem, nie? I to niczego poważnego, bo nie jestem człowiekiem godnym zaufania. Ale moje dzieci, chciałbym coś dobrego zjeść, chciałbym się jakoś ubrać, chciałbym gdzieś czasami na wakacje pojechać. I powiem wam, że przed COVID-em już u nas ABW Pegasusa kupiło, to jest taki program szpiegujący, zapewne też czytaliście o tym. Państwa miały problem, żeby to uzasadnić. Dlaczego te rzeczy się robi? Czy dzisiaj jest jakiś problem? Nie ma. Żeby było mniej zakażeń dla dobra publicznego. Po to, żeby było dobrze. A człowiek godny zaufania nie będzie się bał kontroli. I kiedy piszecie SMS-y, piszecie coś na komunikatorach, już się nie łudźmy, że nikt tego nie czyta. Nie czyta, jeśli nie chce. Ale to jest wszystko gromadzone. Tak samo w internecie nic nie znika. Wszystko pozostanie. W związku z COVID-em w Chinach, podobnie jak u nas, zabroniono nabożeństw. W dużych miastach całkiem kościoły dobrze sobie funkcjonowały, chociaż je często rozbierano, kazano ściągać krzyże z kościołów, z kaplic. I teraz kościoły w dużej mierze, podobnie jak u nas, działają na streamingu. Dobrze to mówię, panowie techniczni? Dobrze, tak kiwają. Ja mam zawsze problem z tymi angielskimi słowami, nie? Jakby tak po polsku, by nie można powiedzieć, że tam strumieniem lecimy. I wiecie, co się stało? Rządowi też to zaczęło przeszkadzać. Bo nagle się okazało, że te streamingi oglądają też ludzie niewierzący. Nagle się okazało, że ludzie, którzy byli gdzieś w orbicie kościoła, byli techniczni, a tam za bardzo się nie mieszali, nagle ożywili się. I że wielu w kościele chce ten czas, trudny czas, też dla gospodarki chińskiej, chociaż już się ona podnosi, wykorzystać do dzielenia się Chrystusem. Bo czas kryzysu to jest dobry czas, żeby dzielić się swoją wiarą, żeby pokazać, przestrzegamy wszystkich zasad. Nie jesteśmy jakimiś ludźmi nienormalnymi. Ale wiemy nawet, że jak umrzemy, to, że to nie będzie koniec naszego życia. Jesteśmy rozumni, ale też wierzymy. I wiara z rozumem idą za pan brat, nie? Ja w to wierzę. I Kościół w Chinach dzisiaj boi się, że będzie jeszcze gorzej. I mają rację. Kiedy wasz pastor ten termin umówił, ja nie wiedziałem, że to będzie intencja modlitewna Open Doors na dzień dzisiejszy, to co z tyłu macie wyświetlone. Przeczytam ją.
Wraz z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa chiński rząd zacieśnił kontrolę nad swoimi obywatelami. I istnieje obawa, że ludzie nie odzyskają już swobód, którymi cieszyli się wcześniej. Szczególnie trudna staje się sytuacja chrześcijan w niezarejestrowanych kościołach. Módlmy się, aby Jezus Chrystus wzmacniał swój Kościół. My w Open Doors otrzymujemy te kalendarze mniej więcej miesiąc wcześniej. Ja otrzymałem, myślę, pastor Chyłka ma gdzieś tam w Tekinie. Ja to otrzymałem od Holendrów, on już wiedział. Ale kochani, to jest poważna rzecz. Na naszych oczach zmienia się świat. Nie tylko tam daleko. Nie tylko gdzieś w Chinach. Nie tylko na Tajwanie. To się dzieje. Władza coraz bardziej kontroluje. I coraz więcej wie o nas. Kiedyś mogłeś się schować, uciec do jakiejś puszczy, a dzisiaj nawet nie będziesz miał ziarna, które rodzi, bo to też jest kontrolowane. Nie zasiejesz, nic nie zrobisz. Nie kupisz, nie sprzedasz, nie ma takiej opcji, żeby władza o tym nie wiedziała. Czy jesteście gotowi na czujność? Mówię wszystkim, czuwajcie. Dzisiaj, teraz, czy jesteście na to gotowi? A co to znaczy być czujny? Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy w ramach chrześcijaństwa zajmują się szukaniem zwiedzeń, szukanie jakichś fałszywych teorii, żeby cokolwiek wyjaśnić, to nie jest czujność. To jest jakaś, wiecie, są jakieś zaburzenia psychiczne. Czujność. Słownik języka polskiego mówi, że człowiek czujny to człowiek, który zwraca na wszystko baczną uwagę. Dlatego Pan Jezus mówi, uczcie się podobieństwa. Obserwujecie, potraficie wyciągnąć wnioski, ale też zwracające uwagę na siebie. Czy jesteś czujny w modlitwie? Czy jesteś czujny w uczestnictwie na zgromadzeniach? Czy jesteś czujny czytając Biblię? Czy też nie? Czy naprawdę czekasz, wykonując zadanie, które ci Chrystus powierzył, aż do Jego przyjścia? Nie teorie spiskowe. Absolutnie na to nie ma miejsca. Tylko poważne, chrześcijańskie, pobożne życie. Trwanie w społeczności z Chrystusem, trwanie w społeczności z braćmi, trwanie w społeczności Kościoła. Nawet jeżeli za to przyjdzie pójść na 15 lat do łagra. Wiecie, mnie te słowa przerażają, bo to łatwo jest mówić o kimś, nie? Tam Chińczycy niech sobie idą, a będziemy tych braci błogosławić. Może nawet się pomodlimy, może damy parę złotych na jakiś projekt w Chinach realizowany. To są też dobre rzeczy, ale co z nami? Zobaczcie, jak niewiele trzeba było, żeby zastraszyć całe kościoły, denominacje. Niewiele. Wystarczy tylko odpowiedni szum medialny. Mówić o czymś, mówić. Jeżeli od jutra wszystkie media zaczną mówić, że chrześcijanie to są terroryści, ludzie tak będą wierzyć. Jeżeli powiedzą, że jesteście zagrożeniem epidemiologicznym, wczoraj w TVN-ie o tym przeczytałem, kościoły, bez żadnych faktów, tylko że we Francji przez ewangelików było duże zagrożenie ewangeliczne, żadnych liczb, żadnych faktów, wystarczy. To tu przyjdą wasi sąsiedzi i zabiją te drzwi dechami. To nie tylko oczywiście u was, tak jest
z człowiekiem. Człowiek naprawdę jest istotą upadłą. Bądźcie czujni. A czujności bez trwania w Chrystusie nie osiągniemy. Czujny to też łatwo coś wyczuwający. I co zobaczysz? Czy zobaczysz swoją świętość, czy ją wyczujesz, czy będziesz za tym szedł, czy też nie? Czy może ta liczba zwróci na ciebie uwagę? My w Hope and Doors mówimy o prześladowaniu chrześcijan, mówimy o tych ponad 260 milionach ludzi na całym świecie. Ja jestem przerażony, kiedy gdzieś poznałem pewne procesy, a później je dostrzegam blisko mnie. To też jest czujność. Ale ta czujność nie ma nas zachęcać do strajków, do protestów, tylko do coraz większej świętości. Coraz większe skupienie się na Chrystusie, na naszych zadaniach, na głoszeniu Ewangelii, na życie zgodnie z Bożymi przykazaniami. Drogi bracie, droga siostro, czy jesteś gotowy na czujność, nie wiedząc, kiedy Chrystus wróci? Może za naszego pokolenia, może za 200 lat, może za 300, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, czy czujnie trwasz na wyznaczonym ci posterunku. Bo powiem tak, wcześniej czy później ty czy ja umrzemy i staniemy przed Chrystusem. Nie wiemy, dzisiaj, jutro, za miesiąc, za rok, nikt tego nie wie. Bóg nas się nie pytał, kiedy chcesz się Maciuś urodzić i nie zapyta się, kiedy Maciuś chciałbyś umrzeć. On wyznaczył dzień twoich narodzin i dzień twojej śmierci. I to jest bezdyskusyjne. I zachęcam was, żebyście też byli czujni. Po pierwsze, w tym, co już mówiłem, w czytaniu słowa, w modlitwie, w trwaniu społeczności z Kościołem, w przystępowaniu do stołu pańskiego, czy jak ktoś się nawrócił w chrzcie, żeby pokazać wierność wobec Chrystusa. I chcę też was zachęcić do tego, żebyście pozwolili nam też być takim elementem waszej czujności. Jeżeli nie macie jeszcze magazynu Open Doors, to zachęcam, można po nabożeństwie ode mnie wziąć, wypełnić tą karteczkę i mi zostawić, a dla tych, którzy są w internecie, można to zamówić przez naszą stronę internetową. Macie tam link. I tu będą informacje, a tu będzie coś, co też jest elementem czujności. Kalendarz modlitw. Dzisiaj się szczeliliśmy idealnie z intencją modlitewną. I to są intencje, które rzeczywiście przychodzą z prześladowanego Kościoła na bieżąco. I proszę, jeżeli nie macie, zamówcie, po to, żebyście trochę może więcej zobaczyli poza ten polską rzeczywistość i żebyście się modlili, żeby pomóc tym, którzy dzisiaj zmierzają się z trudami. Bo jeżeli nie będziemy czujni, co się stanie? Przyjdzie Pan i zastanie nas śpiącymi. Wiecie, jaki to wstyd. Jeden z moich kolegów opowiadał, jakby dowódca go śpiącego na warcie złapał. Wstyd był duży, ale kiedy Chrystus przyjdzie, a my będziemy spali, to nie ma porównania do niczego, co na tej ziemi możemy zobrazować. Zachęcam, zamówcie nasz magazyn, polubcie nas na Facebooku, pozwólcie się informować. Ale najbardziej zachęcam do jednej rzeczy. Bądźcie czujni. Trwajcie w Chrystusie i pamiętajcie, że wezwanie, które Chrystus skierował do wszystkich, do ciebie i do mnie. Co on powiedział? Mówię wszystkim, czuwaj.